Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, na wykresie ciekawie prezentuje się backendowy. Na ostatni raz takie poważniejsze sygnały omawiane na opracowaniu 100 sekund pojawiły się w marcu, 2 miesiące temu. Od tamtej pory kurs zyskał ponad 10%. No, może w stosunku do WIG20 nie jest to dużo, ale jeżeli chodzi o backendowy, nie jest to całkiem okazały wzrost. No i teraz pojawia się pytanie, czy w długim terminie dalej nie będą prowadzone ceny w ramach chociażby takiego kanału wzrostowego, który można tutaj wyrysować, wówczas magnesem mogłyby się okazać okolice 80 zł. Poza tym 80 zł to jest kolejny okrągły poziom. Zanim jednak o nim będzie mowa, należałoby wybić 70 zł, bo on przecież blokuje od listopada dalszą hossę. Ale jeżeli chodzi o te okrągłe poziomy, to 70, opór 80, także 90 czy 100. Widać, że PKN Orlen ma tendencję do testowania okrągłych poziomów oporu czy też wsparcia. Dlatego też tutaj, jeżeli udałoby się wybić 70, a jak na razie byki zbierają siły, no to wówczas kolejnym celem ma prawo okazać się 80, chociażby na ten pułap wskazuje górne ograniczenie kanału. Rosnące obroty podczas podbicia od kilku tygodni, marazm cofnięcia obrotów, cofnięcie się cen. No i teraz widać, że znowu jest zbieranie się cen na północ. Doszło już do zamknięcia się ubiegłego tygodnia powyżej lutowego maksimum według tygodniowych cen zamknięcia, cen close, czyli jest to podręcznikowy pretekst do kontynuacji wzrostów. No i dlatego też ten magnes w postaci 80 zł ma prawo ściągać na północ. Jest jeszcze coś, co zwraca na siebie uwagę, czyli wyłamanie linii bez trendu spadkowego górnego ograniczenia konsolidacji takiej olbrzymiej wieloletniej. No tutaj akurat nazewnictwo nie ma większego znaczenia. Sygnał to sygnał. Gdzie szukać poziomów obrony? Dotychczasowy znajdował się na wysokości 60-80 groszy, a teraz jest to poziom 65-36, czyli podstawa bieżącej zwyżki. I do tej wysokości sytuacja techniczna jak na razie pozostaje optymistyczna.